Cześć kochani, bardzo szybka informacja. Niektórzy z Was odpoczywają, a niektórzy z Was pracują. Chociaż Karol pracował wczoraj do późna i należy mu się odpoczynek. Ale co Wam chciałem pokazać i co w dniu dzisiejszym wleci na kanał. I właśnie jestem przy montowaniu tego odcinka własnymi ręcami, nie korzystając z usług montażysty, więc docencie to, paczta. Dzisiaj wleci na kanał to, co mamy tutaj, czyli uruchomienie Hajera. Pojechałem z kolegą Kamilem do instalacji bardzo ciekawej, paczta na to, złoto. Z bardzo ciekawych rzeczy jeszcze jest to, że na uruchomienie pompy ciepła, najtańszej pompy ciepła z Hajera, pojechaliśmy Teslą, więc naprawdę jest ciekawie. I co Wam muszę jeszcze powiedzieć? W tym filmiku tak się troszeczkę wahałem, czy to zrobić, czy to nie zrobić, ale zrobiłem dla Was taki kompleksowy filmik, jak do takiej pompy ciepła z Hajerka monobloka podejść. Widzę, że ostatnio oglądacie, naprawdę sporo jest oglądających ten film, który nakręciłem o pompach ciepła marki Hajer. Fajnie by było na pewno, jeżeli byście kupując taką pompę ciepła, mogli od A do Z wesprzeć się jakimś filmem i stąd właśnie pomysł na wczorajszy film, żeby pomóc Kamilowi, z którym pojechałem pierwszy raz na odpalenie takiej pompy ciepła i pokazać po pierwsze, jak to zrobić i Wam zaprezentować, jakie mamy etapy poszczególne. Jakich błędów trzeba się wystrzegać, na co zwrócić uwagę, jakie średnice rur powinny być zastosowane, jak zabezpieczyć się przeciwzamrożeniowo, jak podłączyć sobie na przykład pompę obiegową, zawór trójdrożny, jak zrobić mały tuning, żeby wykorzystać stycznik, który mamy w module ATW i sterować nim grzałkę wkręconą w bufor, jakie w ogóle możemy zrobić sobie rozwiązania. Wyszło to dość ciekawie, bo na uruchomienie pompy ciepła przyjechaliśmy w okolicach godziny 20, czy w okolicach godziny 20:30, a do domu wróciłem w okolicach północy, czyli nie wszystko poszło gładko i po naszej myśli, ale dzięki temu możemy Wam przedstawić szereg problemów, jakie napotkaliśmy. Przy okazji wyszło coś ciekawego przy samej pompie ciepła, że hitcyki z Hajera niestety w międzyczasie, pomiędzy tą generacją pompy ciepła, która jest u mnie zamontowana przed domem, a nową generacją troszeczkę namotali i tą sprawą zajmiemy się jeszcze później, będę Wam z tego relacjonował, ale myślę, że jest dość ciekawy zbiór informacji i wiele zaskoczeń może być montując taką pompę ciepła, więc jeżeli chcecie się ustrzec błędów, czekajcie, subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie, komentujcie, oglądajcie i już niedługo widzimy się z właściwym materiałem.